Bardzo popularną metodą lotowania ostatnimi czasy stała się na naszym terenie metoda wdowieństwa. Między innymi u mnie w sekcji, w oddziale byłem też jednym z pierwszych, którzy zaczęli tą metodą lotować. Lotuję w tym sezonie po raz piąty metodą wdowieństwa. Po raz pierwszy w tym roku lotuję metodą totalną. Do tej pory latałem wdowieństwem, ale metodą tradycyjną. Samiczki siedziały bezczynnie, nie robiąc żadnych konkursów. W tym roku spróbowałem także samiczkami i muszę stwierdzić, że jest to dodatkowo zrobienie kilkudziesięciu konkursów. Samiczki radzą sobie nie gorzej jak samczyki. Stwierdzam, że z kolei każda metoda jest dobra, która prowadzi do sukcesu. Z kolei w każdej metodzie wdowieństwa każdy ma swoje triki, ma swoje zagrywki i swoje spostrzeżenia i bodźce, które procentują i dają lepsze rezultaty. Z kolei ja stwierdzam i wypraktykowałem już od dwóch sezonów, że z kolei loty długie nie pokazuje samiczek samczykom przed wkładaniem, tylko po prostu dzień przed wkładaniem wypuszczam samczyki i samiczki na wspólny oblot. Zamykam wloty i mają godzinę do półtorej do dyspozycji. Latają, kopulują ze sobą, startują, lądują i tak dalej. Wszystko jest dozwolone, ale na zewnątrz gołębnika. Widzę, że w momencie, w którym tracą chęć do latania, jest otwierany gołębnik, są wpuszczane do środka. Jak wchodzą do środka, samiczki są zabierane, idą do swego gołębnika. Przed sadzeniem do kosza nie są pokazywane samiczki i wydaje mi się, że to też jest bardzo dużo, bo na długi lot, jeśli nocują jeszcze w kabinie, to z kolei nie są tak energiczne i tak popędliwe jak przy pokazywaniu bezpośrednio przed sadzeniem do kosza. Loty sprinterskie można pokazywać, robić triki, ale mi się wydaje, że z kolei loty dalekie powinny iść wyluzowane, spokojne do kosza, po prostu, żeby nie tracić na darmo tej energii, którą potrzebują do przebycia tak dalekich lotów. Gołębia, którego w tej chwili prezentuję, jest to gołąb oryginalny Jansen. Jest to gołąb pochodzenia belgijskiego i pochodzi ze słynnej hodowli i słynnego hodowcy André Rutow. Potomstwo po tym gołębiu lata, między innymi jest samczyk z ubiegłego roku, roczny, leciał 4 loty, jest w tej chwili wycofany z lotów, przyzwoicie lata, a to jest pierwsze pokolenie z tego gołębia. Samiczka ostatni z zakupów i nabytków tego sezonu, miesiąc temu przywieziona z Niemiec. Pochodzi ze słynnego Pieta, gołębi Hermesa. Spojrzeć, to jest wnuczka słynnego Pieta. Potomstwo w Niemczech osiąga bardzo dobre wyniki. Zobaczymy, co potomstwo będzie reprezentowało i pokazywało w lotach na terenie Polski. I jeden z moich najlepszych lotników, wdowiec,
99 rok, w tej chwili 5-letni samczyk. Ptaki, które zobaczyliśmy, są naprawdę imponujące. Ich bardzo dobre pochodzenie zaowocowało wybitnymi wynikami lotowymi. Wielka wiedza merytoryczna naszego hodowcy i bardzo dobry materiał rozpłodowy i lotowy stawia tę hodowlę w ścisłej czołówce wielkopolskich hodowli. Pan Tadeusz, prowadząc sklep dla gołębi, stara się doradzać wszystkim hodowcom, jaki preparat jest najlepszy, jak go używać i w jakich proporcjach, by dał jak najlepsze rezultaty. O bliższe zaznajomienie nas z artykułami, jakie oferuje się w tym sklepie, poprosiliśmy samego właściciela.